Pałac Lemberg znajduje się w północnej części Republiki Czeskiej, niedaleko drogi łączącej Ćwików z Chrastawą, w odległości około 14 km od Nowego Boru lub pół godziny marszu z Jabłonnej pod Jesztedem. Najprościej i najszybciej dotrzeć można tutaj z Polski, przekraczając przejście graniczne w Bogatyni Kunraticach. Można także skorzystać z przejścia w Czerniawie. Stojący na wyniosłej i mocno zalesionej górze zamek ma wielowiekową historię, w którą wpisane są wyraźnie dzieje znanych, potężnych czeskich rodów, wznoszących swoje kamienne i trudno dostępne siedziby na północnych rubieżach jeszcze za czasów pierwszych przemyślidów. Prawdopodobnie stawianie takich warowni było w równym stopniu wyrazem niezależności, co zabezpieczenia się przed zachłannością monarchów, którzy, podobnie jak przemysł Otokar II, w swej ekspansywnej i kolonizacyjnej polityce nie wahali się nigdy pozbawiać hardych możnowładców ich zamków i przyległych do nich majątków. Na miejscu właśnie dzisiejszego zamku stawał původně gotický hrad. W miejscu dzisiejszego pałacu stał pierwotnie zamek gotycki, założony około roku 1240 przez Gawła Markwarticza, znaczącego dyplomaty na dworze Przemyślidów. Warownia została wzniesiona jako strażnica, strzegąca drogi handlowej wiodącej z Pragi do Łużyc. Jako hrad strażni, a strzeżył obchodni stezku z Pragi do Łużyce. Zamek w swojej pierwotnej, gotyckiej postaci należał do Markwarticzów do końca XIV stulecia. O wyglądzie budowli w tych czasach wiadomo dzisiaj raczej niewiele. W późniejszych wiekach warownia, znana jako Löwenberg, czyli Lwia Góra, równie często zmieniała właścicieli jak swoją postać w trakcie kolejnych przebudowań. W XVI wieku zamek stopniowo zmieniany był w pałac. Wtedy bowiem, jak również w następnym stuleciu, prowadzone były tutaj największe przebudowy. W latach 1660-1680 dobudowane zostały północne, południowe i wschodnie skrzydła i w tym kształcie pałac dotrwał do czasów współczesnych. Jižní křídlo zámku a vlastně ten zámek si zachoval podobu do dnešních dnů. Wśród właścicieli Lemberga dokumenty wymieniają Wilhelma Zilburga, rody Bredów i Doninów, a także Albrechta z Waldsteinu, genialnego dowódcę i stratega wojny 30-letniej, który zresztą wpisany jest wyraźnie w historię wielu nadgranicznych zamków i pałaców. Ostatnimi właścicielami rezydencji była znana w Czechach rodzina Klamgalasów, w których posiadaniu majątek pozostawał do roku 1945. Powojenne losy obiektu nie odbiegają od historii, która stała się udziałem wielu innych czeskich zabytków. W roku 1945 pałac Lemberg na podstawie dekretów Benesza został odebrany ostatniej właścicielce Gabrieli Ausberg. Do roku 1972 mieściło się tutaj Muzeum Kultury. Później obiekt został zamknięty i do roku 1992 prowadzone były w pałacu prace remontowe, trwające w niektórych pomieszczeniach także obecnie. Trasa wycieczkowa po pałacu Lemberg zaczyna się od kaplicy Zesłania Ducha Świętego, która jest jednym z najważniejszych i najbardziej interesujących wnętrz. To tutaj odprawiano nabożeństwa dla szlachty i poddanych. Szlachetnie urodzeni uczestniczyli w mszach, zajmując siedziska w bocznych oratoriach. Poddani zajmowali pośredniejsze miejsca. Uwagę zwracają liczne stiukowe zdobienia i plafony, będące dziełem nieznanych XVII-wiecznych mistrzów włoskich i niderlandzkich. Czołową ścianę kaplicy zdobi ołtarz z obrazem przedstawiającym Zesłanie Ducha Świętego. Po bokach znajdują się złocone rzeźby świętej Barbary i świętej Katarzyny. Ołtarz boczny z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku.
Na drugim piętrze, ponad drzwiami, znajduje się pozytyw organów z roku 1723 autorstwa śląskiego organisty Jana Krzysztofa Majwalda z Pobiednej. W pałacowej kaplicy także i dziś odbywają się msze, koncerty i ceremonie ślubne. Na przełomie XV i XVI wieku zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Ówczesna budowla była o jedno piętro niższa i ozdobiona sgrafitami. Kolejne wnętrze pokazuje, jak wyglądały w tamtym czasie pokoje mieszkalne. Pomieszczenie było ogrzewane kominem, który wychodził z czarnej kuchni na parterze budynku. Utrzymaniu właściwej temperatury służyły ścienne gobeliny. Z tego samego okresu pochodzą bogato rzeźbione krzesła i skrzynia, będąca w tamtym czasie bardzo popularnym meblem. Nowym elementem wyposażenia wnętrz był kredens, którego górna powierzchnia służyła do odkładania naczyń i przygotowania posiłków na oczach gości. Najprawdopodobniej Henryk Berka z Dube lub Henryk Strachenberka byli zleceniodawcami do budowy południowego i zachodniego skrzydła rezydencji, gdzie zachowany jeszcze został gotycki plan pomieszczeń. Środkiem przebiega główna sala balowa, a po bokach znajdują się pokoje mieszkalne. Głównym elementem wyposażenia renesansowej sypialni było rzecz oczywista malowane, małe i krótkie łóżko. Jego gabaryty biorą się stąd, że w średniowieczu i wczesnym odrodzeniu ludzie sypiali w pozycji półsiedzącej. Najbardziej niezbędnym meblem także w sypialni pozostaje skrzynia. Naczynia są w przeważającej części z kamionki. Coraz częściej pojawia się chińska porcelana lub holenderski fajans z niebieskimi wzorami. Obrazy na ścianach są pędzla nieznanych XVII-wiecznych mistrzów, a portrety saksońskich einsiedlów prezentują ówczesną modę. W głównej sali balowej renesansowej rezydencji przyjmowani byli goście, organizowano tutaj bale, przyjęcia i inne uroczystości. Kasetonowy sufit pochodzi z 1610 roku i jest autorstwa nieznanych mistrzów niemieckich. Na suficie znajduje się 77 drewnianych płyt, kasetonów z malowidłami o tematyce zaczerpniętej z bajek o zwierzętach. Każdy obraz przedstawia inną, nie zawsze pozytywną cechę ludzką. Niektóre elementy wyposażenia sali, jak na przykład mobilarz czy dwa duże obrazy znajdujące się na czołowej ścianie pomieszczenia, pochodzą z późniejszych lat XVII wieku i są reprezentatywne dla epoki baroku. W barokowej sypialni wciąż popularnym meblem pozostaje skrzynia. Jest ona coraz częściej jednak zastępowana sekretarzykami i szewkami. Meble są zdobione delikatną intarsją, uzupełnianą kością słoniową, szylkretem i cyną. Barokowe elementy wyposażenia wnętrz stają się coraz wygodniejsze. Częściej stosowane są także zasłony i dywany. Naczynia kamionkowe zastępowane są naczyniami z cyny, która staje się w tym czasie popularnym materiałem także do produkcji innych przedmiotów codziennego użytku. Na ścianach sypialni zwracają uwagę obrazy o tematyce religijnej pochodzące z końca XVII wieku. Barokowy gabinet to wnętrze przeznaczone przede wszystkim do pracy. Nowe typy mebli, kabinety zastępują niezbędne dotychczas skrzynie. Spora ilość szuflad i przegródek była niewątpliwie bardziej funkcjonalna i wygodna. Nowym meblem pojawiającym się u schyłku baroku jest komoda. Drewniany sufit pomieszczenia pochodzi z połowy XVII wieku.
Ostatni właściciele pałacu, Klamgalasowie, należeli do czołowej szlachty na ziemiach habsburskich. Zasłynęli jako mecenasowie przemysłu, rolnictwa, kultury i sztuki. Portrety najbardziej zasłużonych pod tym względem reprezentantów rodu wiszą na ścianie przy wejściu do biura patrimonialnego, które stanowiło miejsce pracy zarządcy posiadłości. Tutaj mieścił się sejf, w którym przechowywano kasetki z pieniędzmi i wartościowymi przedmiotami. Niebiesko-białe szafy, zwane registraturami, służyły do przechowywania ewidencji wszystkich poddanych. Droga do czarnej kuchni wiedzie przez pałacowy dziedziniec, gdzie zwraca uwagę fontanna z piaskowca i wnęka z płaskorzeźbą delfina, stanowiąca pozostałość po starej studni. Ciekawostką są również malowane ślepe okna, sprawiające wrażenie witraży. Czarna kuchnia pochodzi z końca XVII wieku, kiedy najczęściej stosowane były naczynia miedziane i cynowe. Potrzebne produkty przechowywano w chłodzonej lodem piwnicy. W korytarzu pomiędzy kuchnią a pokojem kucharki znajduje się piec chlebowy i narzędzia do jego obsługi. W czarnej kuchni kończy się właściwa trasa zwiedzania pałacu, ale rezydencja posiada jeszcze dodatkowe atrakcje i tajemnice sięgające czasów pierwszych założycieli zamku. Chodzi o Muzeum Świętej Zdzisławy, kanonizowanej pod koniec XX wieku przez Jana Pawła II. Pani Zdzisława była właśnie manżelka. Zdzisława była żoną założyciela tego zamku, Gawła Markwerkicza. Była również matką jego czworga dzieci i znaną uzdrowicielką, która leczyła przy pomocy ziół i wody z pobliskiego źródła. Wodą z niedalekiej Zdzisławiny Studánky. Chociaż od śmierci świętej Zdzisławy w 1252 roku minęło ponad 750 lat, jest ona w Czechach postacią niezmiernie popularną. Episkopat czeski stawia ją jako wzór dla młodych małżeństw i matek, za orędowniczkę i patronkę których święta Zdzisława powszechnie uchodzi. Słynęła jako opiekunka ubogich i uzdrowicielka. Kroniki klasztorne przypisują jej wstawiennictwu liczne, cudowne uzdrowienia. Podobno, zgodnie z legendą, wskrzesiła 5 osób. Pomogła wielu osobom, ale sama sobie nie dała rady. Mając 32 lata, umarła, prawdopodobnie na gruźlicę. Pałac Lemberg zwiedzać można w kwietniu i październiku, w soboty i niedzielę od godziny 9 do 15. W maju, czerwcu i wrześniu od wtorku do niedzieli od godziny 9 do 16. W lipcu i sierpniu pałac otwarty jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków od godziny 9 do 16.30.